Wtorek, 22 października, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Z mieszkaniami się nie udało, więc może uda się z hotelem. Kolejne podejście do zabudowy terenów po międzynarodowych targach katowickich. Tam, gdzie stały do tej pory hale, ma wyrosnąć wysoki budynek. Inwestor jest przekonany, że hotel może tu powstać. Innego zdania są społecznicy, a urzędnicy dopiero to sprawdzają. Łukasz Kądziołka. Deweloper był już prawie pewien, że przy Parku Śląskim na terenie po halach MTK będzie mógł wybudować około 1000 mieszkań. Jednak wojewoda uchylił uchwałę Lex Developer przegłosowaną przez chorzowskich radnych. W sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Później był jeszcze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał wojewodzie rację. Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Po tamtej porażce deweloper wraca z nowym pomysłem. Spółka Atal złożyła wniosek o pozwolenie na budowę budynku usługowego o podstawowej funkcji hotelowej oraz uzupełniającej mieszkalnej. To zdaniem społeczników niezgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. To teren usługowy, na którym prowadzone mogą być handel detaliczny, rzemiosło nieprodukcyjne i gastronomia. Były tutaj tereny wystawiennicze, były restauracje, były kawiarnie, były tutaj również aleje spacerowe. I chcielibyśmy, żeby tak to pozostało, żeby tutaj nie było budownictwa mieszkaniowego, czy jawnego, czy ukrytego. Jego zdaniem to tak naprawdę budowa mieszkań pod przykrywką hotelu. Deweloper stoi na stanowisku, że wszystko zostało zaprojektowane zgodnie z planem zagospodarowania. Posiadamy nieruchomość w sąsiedztwie parku i planujemy realizację inwestycji zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie utwardzonym i zdegradowanym po wyburzonych halach, czytamy w oświadczeniu firmy Atal. Deweloper chce wykorzystać do tego tylko część nieruchomości, więc prawdopodobnie ten jeden budynek ma być tak wysoki jak hotel przy ulicy Bytkowskiej. Niezależnie od politycznej opcji, radni, którzy wtedy głosowali za budową 1000 mieszkań przy Parku Śląskim, uważają, że ten teren powinien doczekać się dobrej inwestycji. Tam są po prostu pozostałości płyt fundamentowych i jakieś niewielkie samosiejki. Ten teren jest bardzo nieatrakcyjny. Atrakcyjny dla dewelopera, który z inwestycji nie rezygnuje. Zdaniem niektórych miasto powinno to wykorzystać. Po drugiej stronie ulicy mamy mnóstwo osiedli ze strony Katowic czy też Siemianowic, więc dlaczego Chorzów w tym konkretnie, ja mówię w tym punkcie, miałby nie wybudować mieszkań? Deweloper przekonuje, że to będzie rewitalizacja. W ramach wnioskowanej koncepcji planujemy zabudować jedynie część naszej nieruchomości, koncentrując się na obszarze, który jest obecnie zdegradowany i zabetonowany, przekonuje Atal. Na razie trudno powiedzieć, co zrobi miasto. Po dużych protestach w sprawie osiedla z Lex Developer sprawę uciął wojewoda. Teraz wszystko zależy od chorzowskiego urzędu. Teren jest przeznaczony pod usługi. Firma ta złożyła wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa jego weryfikacja. Na etapie weryfikacji będziemy sprawdzać zgodność z planem tej inwestycji. Do tego etapu jeszcze urzędnicy nie dotarli, choć wniosek dewelopera powinni rozpatrzyć w ciągu miesiąca. A jeśli sprawę uznają za skomplikowaną, w ciągu 65 dni. Oficjalnego otwarcia jeszcze nie było, ale z nowego budynku dworca kolejowego w Raciborzu mogą już korzystać pasażerowie. Bryła dworca, który wybudowano w latach 70. ubiegłego wieku, przeszła dużą metamorfozę. Paweł Jędrusik. Gdy mieszkańcom zadaje się pytanie, jak wyglądał poprzedni dworzec w Raciborzu, odpowiedź jest podobna. Nie wyglądało, no ale jakoś się jeździło, nie? Teraz nie jest już jakoś, tylko wygodniej, bo budynek dworca zupełnie się zmienił. W sumie bez zmian, jeżeli chodzi o perony, a to no fajnie, że się zmieniło nam. Ładnie wygląda? Ładnie, ładnie. Z zewnątrz ładny, nie powiem, ale szczerze mówiąc, to ten taki stary dworzec jeszcze po schodkach, jak się wchodziło, ten był ładny. Trzeba było tamten zostawić, a nie robić takie klocki. Trochę dziwna modernizacja, no bo mi się wydaje, że jeżeli dworzec się robiło, no to perony jak najbardziej powinny być już też zrobione. Elewacja nowego budynku zyskała nieco industrialny wygląd. W fasadzie zamontowano duże przeszklenia, zamontowano też zegar i podświetlany napis z nazwą kolejowej spółki i miasta. Oprócz tego, że jest ładniej, ma też być wygodniej dla pasażerów. Dużym ułatwieniem dla podróżnych są m.in. windy, pochylnie, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, czy odpowiednio zaaranżowane toalety. Poza ogrzewaną i klimatyzowaną poczekalnią podróżni i inni użytkownicy dworca mają do dyspozycji również letnią poczekalnię, będącą jednocześnie tarasem widokowym.
Dworzec będzie nie tylko miejscem dla podróżnych. 700 metrów kwadratowych przestrzeni wynajęło tu miasto Racibórz. Znajdą się tu Urban Lab i Stacja Młodych. Stacja Młodych to będzie miejsce, gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje umiejętności biznesowe, relacje międzynarodowe i uczyć się partycypacji społecznej. Będzie to również idealna przestrzeń do spędzenia czasu w oczekiwaniu na pociąg lub autobus. Inwestycja w Raciborzu kosztowała ponad 30 milionów złotych. Do 2030 roku w Katowicach-Pyrzowicach powinien powstać nowy wielki terminal, który będzie w stanie obsłużyć nawet 10 milionów pasażerów rocznie. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze ogłosiło przetarg na wybór projektanta terminalu i infrastruktury towarzyszącej. Paweł Jędrusik. To będzie największa inwestycja w historii katowickiego lotniska. Nowy terminal ma powstać w części na miejscu obecnego terminalu A i to tam głównie będzie odbywał się ruch pasażerski. Wyburzona zostanie także stara wieża kontroli lotów. Do zadań tego projektanta będzie należało po pierwsze przygotowanie projektu budowlanego i całej dokumentacji projektowej głównego terminalu pasażerskiego. To jest obiekt do przepustowości planowanej 10 milionów pasażerów rocznie. Będziemy chcieli, żeby projekt także zakładał możliwość dalszej rozbudowy tego obiektu pod przepustowość 12 milionów pasażerów i jeśli będzie taka potrzeba, także 15 milionów pasażerów rocznie. W ramach inwestycji miałyby zostać także wybudowane płyta postojowa dla samolotów, centrum przesiadkowe oraz tunel łączący główny terminal ze stacją kolejową i centrum przesiadkowym. Realnie budowa nowego terminalu mogłaby rozpocząć się w 2027 roku i zakończyć do 2030 roku. Do tej pory rodzice musieli zawozić dzieci do ościennych miast, Cieszyna czy Ustronia, lub korzystać z pomocy bliskich. Teraz to się zmieniło. W poniedziałek w Wiśle uruchomiony został pierwszy w mieście publiczny żłobek. Opiekę znalazło w nim 17 dzieci. Magda Sincewicz. Dla mieszkańców Wisły publiczny żłobek to duże ułatwienie. Bardzo się cieszę, że jest taka możliwość w Wiśle. No bo też trzeba z dziećmi dojeżdżać gdzieś dalej, no to jest potem kłopot, jak ktoś pracuje w Wiśle, a gdzieś indziej musi dziecko zaprowadzić do przedszkola czy żłobka. Na wiślęskiego niedźwiadka dość długo czekali nie tylko mieszkańcy, ale także władze miasta. Dzięki rządowym funduszom wreszcie udało się otworzyć placówkę. Prace ruszyły w lutym tego roku. Dotychczas liczący 11 100 mieszkańców w Wiśle istniał tylko jeden prywatny żłobek. Ogólny koszt całej tej inwestycji to niespełna 2,5 miliona. Z tego w zdecydowanej większości to jest wsparcie z projektu rządowego Maluch Plus. Żeby nie ponosić opłat za żłobek, rodzice także mogą skorzystać z rządowego programu. Mamy teraz dofinansowanie z programu Maluch Plus, które refinansuje koszty opłaty rodzica za pobyt dziecka, tak? I to jest w kwocie 837 zł. Mamy również dopłatę z programu Aktywny Rodzic, czyli aktywnie w żłobku, która wynosi 1500 zł. Więc jeżeli rodzic kumuluje obydwie te dwa dofinansowania, to czesne wynosi 0 zł, tak? Jedynym kosztem będzie wyżywienie w kwocie 19 zł dziennego pobytu dziecka w placówce. Na początek dzieci będą przebywać w jednej sali, gdzie prowadzone będą różnego rodzaju zajęcia. Łącznie w pierwszym miejskim żłobku jest 20 miejsc, z których 3 są jeszcze wolne. Części ruchome, kanapy, łożyska czy liny. Wszystko zostanie dokładnie sprawdzone, żeby turyści, którzy korzystają z kolei linowych w Beskidach, czuli się bezpiecznie. Właśnie ruszyły jesienne przeglądy, które zakończą się pod koniec listopada. Pierwsze prace rozpoczęły się w jednej z największych atrakcji turystycznych Beskidu Śląskiego, na Czantorii. Magda Sincewicz. Prace na Czantorii ruszyły w poniedziałek. To obowiązek zarządzających obiektami. Robią to dwa razy do roku. Mimo, że brygady remontowe konserwować będą wyciągi przez kilka tygodni, kolej będzie jednak kursowała w weekendy i dni wolne. Przeglądamy wszystkie newralgiczne elementy ruchome, kolei linowej, wyciągów narciarskich, ale również sprzętów, takich jak systemy naśnieżania przygotowujemy przed nowym sezonem zimowym. Priorytetem jest bezpieczeństwo naszych pasażerów i robimy to zgodnie ze wszystkimi procedurami, harmonogramem przeglądów, także wszystko zgodnie z planem. Według niego prace konserwacyjne w tym miejscu mają zakończyć się 5 grudnia. W innych miejscach zaczną się niebawem, jak na przykład na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. W ośrodkach grupy PKL prace serwisowe związane są z czasowym przestojem funkcjonowania kolei linowych, krzesełkowych oraz urządzeń technicznych.
i prace serwisowe przygotowują kolej do sezonu zimowego. Na górze żar potrwają od 28 października do 8 listopada. Kilka dni później konserwatorzy zajmą się kanapą na Mosorny Groń w Zawoi. Tam konserwacja potrwa od 12 do 29 listopada. Pozostali właściciele kolei, jak na przykład na Szędzielnie czy Skrzyczne, nie podali jeszcze dokładnych terminów przeglądów. Taki był wtorek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.